Identyfikator podmiotu SCP-1171. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1171 jest obecnie zamieszkiwany przez doktor, który przyjął fałszywą tożsamość pisarza technicznego. Wokół ogródka została wzniesiona wysoka ściana, a wszystkie widoczne z frontu okna, które przejawiają właściwości anomalne, zostały przesłonięte żaluzjami. W celu utrzymania bezpieczeństwa, kilku agentów wprowadziło się do obiektu, udając współlokatorów. Opis. SCP-1171 to jednopiętrowy dom w Queensland, w Australii. Został wybudowany w roku 1958 i zamieszkiwało go kilka rodzin, spośród których większość nigdy nie donosiła o żadnych nadzwyczajnych zdarzeniach. Anomalne właściwości przejawiają się na różnych oknach domostwa. Na szybach, bez względu na relatywny poziom wilgoci, kondensuje się woda. Jej źródło nie zostało jeszcze poznane. Byt, zwany dalej SCP-1171, komunikuje się, pisząc na warstwie skondensowanej wody. Na oknach nie znaleziono żadnej materii biologicznej, która mogłaby zostać przypisana egzystencji SCP-1171. Z bytem można się porozumieć, odpisując mu również na warstwie skondensowanej wody. SCP-1171 to najwidoczniej mieszkaniec innego świata o imieniu Beremont. Byt twierdzi, że nie jest człowiekiem i jest wobec ludzkości aktywnie wrogi. Obiekt uważa, że doktor to podobna do niego istota. Szczegóły w logach przesłuchań od SCP-1171-1-3 do SCP-1171-1-14. Ostatni właściciel domostwa, John Wertham, skarżył się na rzekomą aktywność duchów, co doprowadziło do cywilnego dochodzenia i wreszcie powiadomienia o tym agentów fundacji. Po dochodzeniu dom został zakupiony przez organizację frontową fundacji, a wspomnienia pana Worthama zmodyfikowane. Log przesłuchania SCP-1171-1-3. Wracajcie do domów oparte na węglu małpy. Dzień dobry. Jestem kto? Jestem doktor... Miło mi cię poznać. Ja jestem Beremont. Gdzie jesteś? W moim pokoju dziennym. Gdzie jesteś? W innym pokoju dziennym. Elegancko. Jak ty to robisz? Nie wiem. Myślałem, że to twoja robota. Dobrze jest porozmawiać sobie z kimś inteligentnym. Nie ma tam nikogo innego? A, głównie z Greg Gamet i wielbicieli organizmów na bazie węgla. Mam już dość tej gównianej politycznej poprawności. Gamety? No wiesz, ludzie. Nie macie ich tam? Nie. Powiedz mi o ludziach. Ach, są najgorsi. To znaczy, nie zrozum mnie źle. Nie jestem rasistą ani nic w tym stylu. W końcu kilkoro moich najlepszych przyjaciół to ludzie. Ale jeśli są niby tak dobrze, jak my, to po co im skóra? No nie? No chyba. Powiedz mi, jak wyglądasz? Raczej przeciętnie. 7 widzi wysokości, brązowy pancerz, zielona bioluminescencja, niebieskie oczy. A ty? Tak samo. Log przesłuchania SCP-1171-1-6. Doktorze, jesteś tam? Jestem teraz. Jak się masz, Beremont? Bywało lepiej. Przegrałem walkę o awans z cholernym nadrzędnym. Przykro mi to słyszeć. W porządku. Tylko, że to boli, wiesz. Jestem lepszy niż jakikolwiek zasysający powietrze, worek protoplazmy. Ciężko pracuję, wiesz? Wiem. Przychodzą, zabierają nam pracę. Mówię ci, doktorze, pewnego dnia miarka się przebierze. Nie żebym namawiał do przemocy, ale taka będzie naturalna kolej rzeczy, jeśli nic się nie zmieni. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. O, pewnie, jak każdy. Chodzi mi o to, że nie mogą zmienić tego, kim są. Ale nadal ich tutaj przybywa. To znaczy, nie mam nic przeciwko temu, by kilku z nich było moimi sąsiadami, o ile będą pilnować swoich spraw. Ale chyba nie chciałbyś, żeby twoje ich rodzeństwo się z nimi pobierało. Chyba nie.
Log przesłuchania SCP-1171-113. Doktorze, jesteś tam? Wyszedł. Pilnuję jego domu. Kim jesteś? Nazywam się John Doe. Ja jestem człowiekiem. O, nie wiedziałem, że doktor zna jakichś ludzi. Czy to problem? Nie. Nareszcie znalazł sobie ludzkich przyjaciół. Dobrze wiedzieć, że poznaję nowe osoby. Miło mi to słyszeć. Różnorodność jest przyprawą życia. Takie mam motto. Jak się masz? Twoja skóra jest ładna i elastyczna? Wnętrzności pełne płynów? Wszystko jest w porządku. Dziękuję. Muszę już iść. Trzymaj się, John Doe. Log przesłuchania SCP-1171-114. Doktorze! Doktorze! Jesteś tam? Jestem, Beauremont. Wiesz, że w twoim domu był człowiek? Tak, niedawno się tutaj wprowadził. No, pogadałem sobie z nim. Był trochę pyskaty, ale już naprostowałem tok myślowy tej gamety. Rozumiem. Żadnych problemów z jego strony? Nic, z czym nie mógłbym się uporać. Trzeba wiedzieć, jak z nimi rozmawiać i tyle. Muszą wiedzieć, kto tu rządzi. Będę pamiętał.